No i witam wszystkich na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Inwestycji Komisji Rewizyjnej. Pierwsze posiedzenie. I przedstawię porządek, proponowany porządek posiedzenia. Konstytuowanie się Komisji, zaopiniowanie projektu uchwał na sesję Rady Gminy. Podpunkt 1. Gmina Jędrzejów uchwała Krajowego Programu Budżetu Administracji na 2018. Podpunkt 2. W sprawie zmian na wieloletniej prognozie finansowej 2018-2026. W sprawie zmiany uchwały nr 39/306/2018 Rady Gminy Strzyny z dnia 7 lutego 2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Podpunkt 4. W sprawie obniżenia średniej ceny spożyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019. Podpunkt 5. W sprawie zmiany uchwały nr 16/81/2015 Rady Gminy Strzyny z dnia 4 grudnia 2015 w sprawie określenia wysokości stałych podatków od środków transportowych. Podpunkt 6. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie i dzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Podpunkt 7. W sprawie zmiany statutu sołectwa Chemce. Podpunkt 8. Sołectwa Ucisko. Podpunkt 9. Sołectwa Korczyn. 10. Sołectwa Kuźniaki. 11. Sołectwa Małgorskie. 12. Sołectwa Niedźwik. 13. Sołectwa Obręgór. 14. Sołectwa Obręgorek. 15. Sołectwa Promnik. 16. Rudy Strawczyński. 17. Strawczyna. 18. Strawczynka. I podpunkt 3. Punkt 3 sprawy różne. Kto jest zaproponowany w porządku obrad? 7 wszyscy. Nikt się nie wstrzymał i nie jest przeciw. No to rozpoczniemy od tego punktu 1. Konstytuowanie się komisja rewizyjna działa w składzie. Bąk Michał przewodniczący, Gołda Mariusz członek, Kruszewska Anna członek, Rutkowski Marcin członek, Wieczorek Kazimierz członek. I sekretarza i zastępcę przewodniczącego. To no, ta komisja spośród ciebie musi wybrać. Z tych osób to przeczytałem. Propozycja na zastępcę przewodniczącego. Jako przewodniczący na zastępcę chciałbym zaproponować Marcina Rutkowskiego. Czy się zgadza? Tak. Przegłosować. Ale sama komisja rewizyjna. Tak, tak. Cztery osoby. No to tak czytałem. Bąk, Gołdak, Rutkowski i Wieczorek. Kto jest za tym, żeby zastępcą był Rutkowski? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Teraz sekretarza. No to zostało dwóch panów. Tak. Pan Wieczorek i pan. Pan Wieczorek. Może między sobą by się dogadać. Nie. Nie masz prawa. No to kto? Pan Wieczorek? To kto jest za tym w tej komisji, żeby pan Wieczorek był sekretarzem? Cztery. No to jest. Komisja Budżetu i Inwestycji. Komisja Budżetu i Inwestycji. Marcin przewodniczący, Bąk Michał, członek komisji Gad Darem, członek komisji Gołda Mariusz, członek komisji Zimira Michał, członek komisji. No, chyba że ktoś jest chętny. Dla zastępcy przewodniczącego. No to jest propozycja Damiana, no to poddajemy pod głosowanie. Tylko tak mówimy. Wąsowicz, Bąk, Gad, Gołda i Zimira. Głosujemy. Kto jest za tym, żeby Damian był zastępcą przewodniczącego? Jest. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. No, no i tutaj, nie wiem, dostaje pan Gołda i pan Zimira na sekretarza. A, to nie wiem, może pan Gołda? Nie. No to, Michał, ty. No to, kto jest za tym, aby pan Michał Zimira był sekretarzem? 3, 4. No to 4 za, nic się nie wstrzymał. No 4 osoby głosowały. 5 osób jest. No ale 4, 5. 4, 5. Ale jest 5 osób. Ale ty nie głosowali, na czemu nie wiem. No to czyli co? Czyli 4 osoby głosowały. Nie, ja też głosowałem 2. Ale ty nie głosowali w ogóle. Nie trzeba się gapić, głosować. Zlokalizować. Może
Szukam ten swój. Powiedz, że trzeba na komisję przyjść. Dzięki. To może te statuty? Tak, tak. To może ja powiem na temat zmiany statutów sołeckich. Otrzymali się Państwo 12 projektów uchwał pod tytułem w sprawie zmiany statutu sołectwa. Chodzi tylko o przedłużenie kadencji Rady Sołeckiej i Sołtysa z 4 lat do 5. Na tyle lat, na ile lat jest kadencja Rady Gminy i Gminy. I tyle. Żeby to było. Tak, poprosimy wszystkie jednocześnie. Dobrze, to przechodzimy do opiniowania wszystkich statutów jednocześnie, że kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Ile jest? 300. Do łąki?
Gdzieś tam w tych granicach mniej więcej. 400 no to 250 to zostaje 150 zł. Chyba nie, że on musiał jak gdyby no, ten grunt otworzyć, bo to jest po byłej spółdzielni, po RSP, no to był mocno zdegradowany, że tak powiem. No nie wiem, są jakieś propozycje? Nie, tym bardziej, że do gmina do tej pory musiała jak gdyby zlecać wykaszanie tego gruntu i poruszyła tylko i wyłącznie. Ten rolnik już użytkuje? Bodajże od 16 roku. Mogliśmy w 16 roku nabyli ten grunt. Kawka, tylko teraz wchodzi w grę. Zależy istoty na oddanie. Wytrzymasz. No, tak jak komisje poprzednie, na którym ja byłem, to na 4 lata są zginowane. To także myślę, że to nie stanie. No są jakieś inne propozycje? Czy 4 lata, tak jak pan Wieczorek proponuje? No to nie tam stanie. To kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem na 4 lata i z tą kwotą, którą pan chce nam przedstawić? 7. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie sprzeciw. Tu przechodzimy do podpunktu pierwszego. W punkcie drugim zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu administracji na 2018. Proszę pani minister. Mamy pierwszą stronę projektu uchwał na najbliższą sesję w sprawie zmian budżetu gminy na 2018. W tym projekcie zmienia się treść tejże uchwały, bo zwiększamy plan dochodów budżetowych i wydatków, jednocześnie kwotę 147 031 zł. I w treści również dokonuje się zmian poszczególnych załączników do tejże uchwały. Tak w kwestii wprowadzenia właśnie budżet na ten rok 103 grudnia tego roku. Jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. I w trakcie roku są dokonywane zmiany w tym budżecie po stronie dochodów czy po stronie wydatków. I taka właśnie, taki projekt uchwały na najbliższą sesję mają Państwo przedłożony, dotyczący zmian właśnie tego budżetu jeszcze na ten rok 2018. Ten budżet to oczywiście musi być w odpowiedniej klasyfikacji, więc te wszystkie kwoty są ujęte w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach jeszcze. Tak to właśnie wygląda. I zmiany dotyczące planowanych dochodów mamy ujęte w załączniku nr 1 do projektu tejże uchwały. I przedstawię te większe kwoty może dotyczące zmian dochodów. Większą kwotę zwiększenia mamy w dziale 756, łączna kwota 31 850 zł i są to zwiększenia m.in. z podatków od 13 cywilnoprawnych i na przykład różne rozliczenia, też niewielka kwota zwiększenia dochodów o 2478, to również na przykład z odsetek i z tytułu karnego. Dział 801 natomiast oświata i wychowanie. Tutaj zwiększenie, taką większą kwotę mają Państwo dopiero w rozdziale 801-95 pozostała działalność. Zwiększamy dochody o kwotę 55 160 zł. I te środki są to środki, które Szkoła Podstawowa w Wielkopolsce pozyskała na realizację takiego projektu unijnego Erasmus+. To są bardzo częste projekty, które nasze szkoły realizują. Jak szkoła pozyskuje, to mamy dochody do tutaj, mamy zewnątrz i po drugiej stronie będą wydatki rozpisane na poszczególne paragrafy. Cała ta narzędzia właśnie. Tak się właśnie przedstawi. Dział 851, mamy tutaj zmiany tylko rozdziałów,
że chodzi o kwotę, bo tak jak widzę Państwo zmian do podatku nie ma, mamy kwotę 0, ale w oddziałach zmieniane 114 345 zł. To są środki, które gmina otrzymała, bo została już podpisana umowa na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ZPO Starczynie. I w związku z tym musimy dopasować klasyfikację do zapisów, które są w umowie. Wcześniej prowadziliśmy to w innej klasyfikacji, a teraz musimy to tylko dostosować do tego zmienia. I niewielkie zwiększenie dzieli 855 rodzina o 2000 zł z tytułu osiągniętych przez komornika świadczeń alimentacyjnych, 200 zł koszty egzekucyjne i 1000 zł jeszcze w dziale 921 wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji za koszty energii przez hospital jest. I łącznie tych wszystkich dochodów mamy zwiększenia na kwotę 147 031 zł. Natomiast jeżeli chodzi o załącznik numer 2, tam mają Państwo przedstawione zmiany, które dotyczą wydatków. Czyli ta część dochodowa to kwota, gdyby wpłynęło, bądź się zmniejsza, a po drugiej stronie są kwoty wydatków rozpisane na poszczególne również klasyfikacje, czyli działy, oddziały i odpowiednie paragrafy. W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo tutaj mamy zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie na ten rok 18 z tytułu dotacji celowej, które były przeznaczone na zakładu gospodarki komunalnej, na wykonanie przepompowni i krótkiego odcinku wodociągu kanalizacji. Tam to wszystko jest ujęte w odpowiednich załącznikach następnych do budżetu. Mamy dotacje celowe, to jak Państwo właśnie tam dalej czytają, to właśnie widać. W związku z tym, że już jest końcówka roku i zakład generalnie kończy te zadania, tutaj zostało oszczędności, te 12 tysięcy możemy zdjąć. Dział 6, transport i łączność. Rozdział 614, drogi publiczne powiatowe, również zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3600 zł. No, podobna sytuacja, zmniejszenie wydatków, które były przeznaczone na wykonanie dokumentacji, na wykonanie pobocza utwardzonego w miejscowości Oblędu ulica Widoma. Po przetargu mieliśmy zaplanowaną kwotę 12600, po przetargu wyszła kwota mniejsza i dlatego jest to minus 3000 zł. Rozdział 617, drogi wewnętrzne. Tutaj też mamy zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 33850 zł. Tutaj z kolei mieliśmy zaplanowane zadanie na ten rok 18 związane z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Strawczyna, to była działka numer 331. Na to zadanie mieliśmy tutaj w tym roku kwotę 40 tysięcy zł. I to zadanie no, nie będzie wykonane. Odbył się przetarg, ale kwota na to zadanie wynosiła ponad 175 tysięcy zł. Więc z tego powodu ta część zadania została wykonana w podarze mapy, jakaś tam wkładali dokumentacji, natomiast same roboty wydawane, tak Państwo widzą, że koszty znacząco wyższe niż te środki, które mieliśmy przeznaczone na budżecie. No, tak się kształtują ceny właśnie robić w tych czasach, w tym roku. Takie krótkie odcinki, bo tam nie jest dużo odcinków. No, taka była najniższa cena. Dział 757 obsługa długu publicznego, zmniejszenie o kwotę 15 tysięcy zł z odsetek, które mamy zaplanowane do zapłaty z tytułu kredytu, które gmina ma zaciągnięte. Również, jeżeli ta kwota jest ruchoma, to uzależniona od stawki WIBOR, jeżeli ona się nie zwiększa, więc mam tutaj możliwość oszczędności również trochę tych środków do zmiany. Natomiast dział 801 oświata i wychowanie. Po szczególnych rozdziałach, które tutaj Państwo mają, rozdział 801.01, rozdział 801.03, 04, 801.48. W tych rozdziałach dokonujemy zwiększenia planowanych wydatków, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne czy fundusz pracy.
celu zwiększenia środków na poszczególne szkoły związane z tym, żeby wypłacić jeszcze wynagrodzenia za miesiąc grudzień. Tych środków w tych planach szkół są niewystarczające, więc musimy wybrać tego zwiększenia. To tutaj w tych rozdziałach mamy około 193 tysięcy zwiększenia. Natomiast ten rozdział 8995 pozostała działalność, gdzie mamy 55 160 zł. Tutaj mamy wydatki, które są związane z realizacją tego projektu Erasmus Plus, gdzie szkoła podstawowa Ludendorf otrzymała w związku z tym, że napisała projekt, więc jak mówiłam, że mamy zapowiedź, po drugiej stronie. I cały ten rozdział w odpowiednich paragrafach, no niestety jest tych paragrafów dużo, ale no taka jest konieczność, żeby to wszystko klasyfikować na poszczególne na przykład materiały, środki dydaktyczne, usługi pozostałe, podróże zagraniczne, bo jest to projekt taki unijny, gdzie rzeczywiście nauczyciele i dzieci wyjeżdżają, więc dlatego podróże zagraniczne nie zajmuje się na przykład również takie. Kolejny dział 651, ochrona zdrowia. Tutaj mamy przesunięcie między klasyfikacją z jednego rozdziału na drugi, a dotyczy to właśnie wydatków na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ZP Ostrawczynie. Dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie o kwotę 16 tysięcy złotych, zmniejszenie udziału własnego na stypendia. Gmina otrzymuje co roku część dotacji i część środków własnych musi zabezpieczyć do wypłaty tych stypendiów. Zależnie od tego właśnie na potrzeby dotacji. Im jest mniejsza, tym mniejszy jest udział własny. Schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe. Mamy przesunięcie między wydatkami, zmniejszamy paragrafy bieżące 401, 421, 0, natomiast zwiększamy paragraf 605, 0, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i tam mamy zwiększenie na 14 tysięcy i to ten wydatek inwestycyjny majątkowy będzie przeznaczony na wykonanie klimatyzacji w schronisku ZPO Ostrawczynie w ramach środków schroniska. Dział natomiast 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 915, zmniejszenie wydatków na oświetlenie 1865 zł. Również już końcówka to przetargu, te zadania, które były tam, które mieliśmy wpisane do realizacji. Taka końcówka zostaje już, to nie będzie wykorzystywana. Natomiast rozdział 919. Mamy zmniejszenie w paragrafie 4300 za to usługi o kwotę 64 418 zł. To zmniejszenie dotyczy z kolei, proszę Państwa, tego, iż w tym roku mieliśmy zaplanowaną zapłatę za wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jak myślę, że wiedzą część Państwa, już wie, że no, to zadanie się przesuwa z realizacją, więc również w tym roku te środki nie będą wykorzystane i ta zapłata musi nam przejść na rok 2019. Więc dlatego to już minus 64 tysiące złotych. A 3600 zł to tutaj mamy zmniejszenie jeszcze środków, które były przeznaczone na dotacje dla mieszkańców, do gminy Piec. Ten program już się znaczy skończył, bo miesiąca można było to rozliczać i taka kwota została jeszcze wykorzystana z tej puli, która była na ten rok przeznaczona, więc również mamy to zmniejszenie. Natomiast dział 926, kultura fizyczna, zwiększenie wydatków o kwotę 8600 zł z przeznaczeniem na dokończenie jeszcze budowy oświetlenia parkowego w miejscowości Kronik na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym. Na ten rok mieliśmy tam środki już przeznaczone i jak gdyby tam pewien etap jeszcze należy, cztery słupy jeszcze dokupić, stawić, żeby pewien etap tego oświetlenia na tym promiku, na tym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym zakończyć, więc dlatego taka kwota 8600 zł.
I tak się przedstawiają zmiany dotyczące planowanych wydatków. Natomiast pozostałe załączniki, które mają Państwo dołączone do projektu tejże uchwały, są tam zawarte zadania. Limity, na przykład załącznik numer 3 czy załącznik numer 4. Są określone zadania inwestycyjne, wieloletnie bądź jednorocznie. I te załączniki muszą za każdym razem ulec aktualizacji. Bo jak na przykład mówimy o tym, że dokładamy środków na zadanie inwestycyjne, żeby dokończyć na przykład w Promniku pewien etap tego oświetlenia, to zadanie jest wymienione w tym załączniku. No i o te 8600 zł należy dokonać tej aktualizacji. I to jest jak gdyby z każdym tym zadaniem, które tutaj Państwu przedstawiłam, że jak coś się tam dzieje, no, dokonujemy zwiększenia bądź zmniejszenia, no to te załączniki wszystkie po kolei w każdym tym miejscu musimy zaktualizować. I taki przykład właśnie podałam tego pełnika, bo jest taki właśnie bardzo może widoczny. Pozycja numer 25. Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych na centrum sportowo-rekreacyjnym w Kamieniu. To jest to załącznik numer 3. I tak jak Państwu przedstawiłam, że tutaj to zadanie zostało zwiększone o 8600. Między innymi, oprócz tego, no wiadomo, też inne zadania, o których wcześniej mówiłam, też to wszystko jest dodatkowe zadanie. Taka sama sytuacja jest z załącznikiem numer 3, gdzie mamy zadania roczne. Też jeżeli coś tam się dzieje, na przykład w pozycji pierwszej, gdzie mówiłam o tym, że zmniejszamy dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, gdzie mieli wykonać krótkie odcinki wodociągu i kanalizacji, tutaj było zmniejszenie wydatków i tutaj również w tym załączniku jest to zaktualizowane i pomniejszone. Tak samo jest z załącznikiem numer 4, gdzie realizujemy zadania wspólne z innymi jednostkami, również zostało zaktualizowane. I załącznik numer 6, dotacje celowe. To jest znowu to samo. Też są te zadania zmienione, jak są zmieniane, zmniejszamy bądź zmniejszamy. Również mamy się aktualizujemy te załączniki. Więc tu są już jak gdyby te kwoty, które są już nowe z tych propozycji wynikających z projektu uchwał. Jak są pytania, panie przewodniczący, bardzo proszę. Ja mam też jakieś pytanie, więc ja mam się odnosić właśnie budżecie, to proszę. Chciałbym zapytać. Zauważę tutaj opowiadam taki punkt, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 w Rudzie, Strawczynków, Chęcach i w Bugarii. To są dokumentacje na te projekty. Chciałbym odnośnie tylko dowiedzieć się właśnie, bo no nie dostrzegłem takiej informacji w miejscowości Chemce i Bungaj. W którym miejscu miałyby przy trasie 748 postać takiego? To było tam na zakręcie Jarmoz i pod górką była Sztachetnia. W planach, żeby była co dalej, jest teraz. Znaczy tak, dokumentacja, jeżeli chodzi o chodnik w miejscowości Chemce, jest wykonana, ona jest już przyjęta. Natomiast dokumentacja na chodnik w miejscowości Bugaj, jeszcze tej dokumentacji no nie mamy, bo to są nie tak. Nie było właścicieli. Ja chciałbym sobie to sprawdzić, który tutaj to myślę, że nam drogowca pana Lesiaka by trzeba było zapytać, jak tam te sprawy. Tak jak mówię, ta część na Chemce już na pewno dokumentacja jest, bo jest zapłacona, natomiast Bugaj jeszcze nie. Czy ma ktoś jeszcze jakieś pytania? Dobra, nie ma pytań, przechodzimy do opiniowania. Nie wiem, czy dużo. To jest za pozytywnym dla opiniowania i zmian w budżecie na 2018. 7. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. No to teraz podpunkt 2 WP. Podejrzewam, że to samo zmiany, tak? To tylko może dwa zdania wprowadzenia dla nowych osób, bo później to rzeczywiście już będziemy muszę tak przechodzić, że to praktycznie nie samo. Projekt zmiany z kolei tejże uchwały w sprawie WPF-u na lata 18-26 jest
jest w roku 2018 musi być spójne z budżetem. Czyli to, co dokonujemy zmian w jakichkolwiek budżetach, zmniejszamy, to wszystko musimy również przenieść do wieloletniej prognozy finansowej do roku 2018. I dlatego tutaj pan przewodniczący właśnie wspomniał, że to jest to samo i często pan krajcu każdy już wie, że jak mówiliśmy jeden dokument, który zawiera zmiany, co zmieniamy i dlaczego, to to samo z kolei w tym roku 2018 jest przeniesione do tego wieloletniego planu finansowego, prognozy finansowej gminy. Ale ta wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również lata następne, czyli 19-26 w naszym przypadku. I w tej wieloletniej prognozie finansowej również mogą być dokonywane zmiany w tych latach następnych. I tutaj oprócz tego, że to jest to samo w roku 2018, w wieloletniej prognozie finansowej takie zmiany zostały naniesione, a dotyczą one między innymi, najbardziej to widać w załączniku numer 2, jak Państwo mają do projektu pierwszą uchwałę, gdzie mamy tak przyciągnąć od 114 milionów. I jak Państwo mają ten wykaz przedsięwzięć, ten załącznik numer 2, podam przykład tego, co na przykład robiliśmy, przedstawiłam przed chwilą w budżecie. Mamy tam takie zadanie na tej pierwszej stronie pod liczbą porządkową 1111. To jest program w ramach programu Erasmus Plus, akcja 2, partnerstwo strategiczne, współpraca szkół. To, o czym mówiłam, że szkoła samorządowego napisała projekt, otrzymała środki i ten projekt właśnie jest ujęty w tym wykazie przedsięwzięć i jak Państwo widzą, z wydatkami na rok 18, 19 i 20, dlatego że ten projekt akurat obejmuje lata poza jeszcze rokiem 2018. Jak pewne zadania tutaj u nas w gminie są realizowane i one będą obejmowały okresy następnych lat, to będą tutaj właśnie wymienione. I to jest jedno takie zadanie, ale również na przykład zostały zmienione kwoty w roku 2019. Też w tej liczbie porządkowej, to będzie już na trzeciej stronie i tam, gdzie mamy zadania, które są pod liczbą porządkową 1328. 1328 opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Niedźwiedzie. W roku 2019 się tutaj zmieniamy kwotę. Na to zadanie mieliśmy zaplanowane 42 tysiące złotych na wykonanie tejże dokumentacji. Został przeprowadzony przelew. Najtańsza oferta 47,970 zł. W tym przypadku jest naniesiona do projektu uchwały ta zmiana. Jeżeli będzie zatwierdzona, będzie podpisana umowa i będzie wykonywany ten projekt. Ale musimy zwiększyć środki w tym roku 2019. Więc to jest taka zmiana oprócz tego roku 2018. I również mamy zmianę w pozycji numer 1.3.2.11. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową otwartych stref aktywności w terenie gminy Strawczyn. W roku 2019 tutaj też zmieniła się kwota. Również odbył się, te strefy aktywności są w czterech miejscowościach, trzech już są zakończone, natomiast została jeszcze w Niedźwiedziu do wykonania i tu również po bodajże trzecim tym przetargu na to zadanie, bo były dwa, które były unieważnione, bo były jeszcze dużo, bardzo wysokie kwoty. Natomiast teraz jest zwiększona kwota łącznie do 151 420 zł w roku 2019, bo zapłata za to zadanie będzie, jeżeli oczywiście będzie podpisana umowa, będzie następowała w roku 2019. I tutaj jest wyższa kwota niż do tej pory, co Państwo mieli, bo też mieliśmy przeznaczoną mniejszą kwotę. I oczywiście to wszystko jest również przenoszone do załącznika numer 1, gdzie mamy już same kwoty, które są związane z
dochodami bieżącymi, majątkowymi, wydatkami, przychodami, rozchodami. Dzisiaj troszkę dłużej, panie przewodniczący, ale z innych względów. Są jakieś pytania odnośnie do pieniądze? No to przechodzimy do opiniowania. To jest zapobiedzenie za opiniowaniem zmiany wieloletniej pełnienia. 3, 4, 5, 6, 7. Wszyscy za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. I może o tej pomocy rzeczowej do zmiany tej uchwały pod punkt 3. Pani skarbnik nie wyjaśni. Konsekwencja zmian w budżecie, bo przy zmianach w budżecie mówiłam, że w dziale 600 zmniejszamy właśnie o 3000 zł. Mieliśmy przeznaczone 12 600 zł na wykonanie tej dokumentacji na pobocze utwardzone z miejscowościowego ulicy Widoma. Po przetargu kwota jest mniejsza, więc również w budżecie zmniejszyliśmy wydatki. Ale w związku z tym, że była taka uchwała podjęta o udzieleniu pomocy, również tą uchwałę musimy zakorygować do kwoty, która faktycznie jest w budżecie, bo ta zgodność tutaj musi zachodzić. I to jest ta zmiana. Zmienia się tylko kwota, bo wcześniej mamy, no, do tej pory jeszcze mamy kwotę 12 600 zł, teraz Państwo mają w kwocie 9594 zł. Ta pomoc będzie udzielona do powiatu na wykonanie tejże dokumentacji. To zmniejszenie, rozumiem. Tak, zmniejsza. Tak. Zmniejsza. To przechodzimy do opiniowania. To jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w pomocy rzeczowej na powiatu kieleckiego. 7. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Podpunkt 4. W sprawie podniżenia średniej ceny skupu żyta na celu zmiany podatku rolnego na 2019 rok. Przedstawię opinię Święto Wszystkiej Izby Rolniczej z czerwca na temat projektu naszej uchwały w sprawie obniżenia podatku rolnego. Świętokrzyska Izba Rolnicza, działając na podstawie artykułu odpowiedniego ustawy o izbach rolniczych, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 kwintal przyjmowanej jako postawa o obliczenie podatku rolnego na 2019 rok, nie wnosi uwag do proponowanego projektu uchwały Rady Gminy Starczynie. Uzasadnienie. Świętokrzyska Izba Rolnicza, widząc trudną sytuację w rolnictwie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i spadek cen produktów i płodów rolnych na wielu rynkach rolnych, uznaje za zasadne obniżenie średniej ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego. W związku z powyższym uzasadniona jest propozycja obniżenia ceny żyta do celu wymiaru podatku rolnego w stosunku do ceny ogłoszonej przez GUS, która wynosi średnio za ostatnie 11 kwartałów 54,36 zł. Aktualna średnia cena skupu żyta w województwie świętokrzyskim według analizy prowadzonej przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą za październik 2018 rok wynosi około 55 zł za 1 kwintal. Poniżej przedstawiamy zestawienie rzeczywistych cen osiąganych w skupie w województwie świętokrzyskim według analizy prowadzonej przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą. I pod spodem mamy tabelę, gdzie mamy średnie ceny zbóż i te średnie ceny począwszy od roku 2013. Jak Państwo życzeni mogą sobie zobaczyć, jak się przedstawiały właśnie na terenie województwa tego naszego świętokrzyskiego. Więc jest to pozytywna opinia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w celu do naszego projektu uchwały, gdzie proponujemy obniżyć właśnie cenę do 45 zł tej średniej ogłoszonej przez prezesa GUS-u. Bo gdyby nie to obniżenie, to należałoby stosować tą średnią cenę z tych 12 kwartałów ogłoszoną przez prezesa GUS-u. Natomiast mamy projekt uchwały. To jest w sprawie obniżenia średniej. 54,36 na 45, tak? Tak. 145 zł obowiązuje w tym roku taka stawka, no więc generalnie dla rolnika
Przechodzimy do opiniowania, jak nie ma. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok? 7. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Teraz będzie to punkt 5. Stałe podatku ośrodków transportowych. Wiem, że Państwo otrzymali projekt uchwały na pewno, ale jeszcze Pani Małgosia rozdała uchwałę 2015 roku w sprawie określenia wysokości stałych podatków ośrodków transportowych, ta, która obowiązuje. Tak, żeby Państwo mieli jak gdyby treść całej tej uchwały, która jest podjęta w sprawie stałych podatków ośrodków transportowych na terenie gminy Strawczyn. Natomiast projekt uchwały, który mają Państwo przedstawione w sprawie zmiany tych stawek, dotyczy jednego z punktów tejże uchwały. O, różne samochody, więc propozycja, żeby tamte stawki podatkowe zostały na tym samym poziomie, co są. Natomiast zmiany proponuje tutaj wójt w jednej pozycji. W jednej pozycji, to jest pozycja numer 7, generalnie chodzi o zmniejszenie stawek podatku od środków transportowych od autobusów. I w tej pozycji numer 7 mamy właśnie treść taką, że podatek wynosi od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy i podpunkt A. Mniejsze niż 22 miejsca. Na tą chwilę mamy 1200 zł. Tak obowiązuje. I podpunkcie B. Równe lub większe niż 22 miejsca. Na tą chwilę mamy kwotę 1640 zł. Takie na tą chwilę obowiązują stawki podatku od autobusu w zależności od liczby miejsc. Natomiast projekt uchwały zakłada zmniejszenie tych stawek. W tym pierwszym punkcie, gdzie jest mniej niż 22 miejsca, jest propozycja, żeby obniżyć do kwoty 400 zł, a w przypadku tych autobusów zwiększą liczbę miejsc, zmniejszyć z 1640 do 700 zł. Z czego ta propozycja? Taka decyzja o zmniejszeniu tych stawek podatkowych akurat w tym zakresie, czyli konkretnie od autobusów, wynika właśnie z tego, że liczba autobusów wykazywanych do opodatkowania w środkach transportu jest właśnie widać ten spadek od 2016 roku. Czyli po prostu nie zwiększa się liczba podatników, którzy rejestrują nowe środki transportu, tylko ta ilość u nas spada. No jest to wynikiem głównie tego, że podatnicy wybierają gminę, gdzie jest mniejszy podatek od środków transportu. Jest dużo ucieków. A dlatego, że no tak jak mówię, na terenie, to są podatnicy z terenu naszej gminy, mają możliwość wyboru. Mogą tu, mogą również tam, gdzie jest siedziba. Generalnie mogą tak wybrać. I wybierają tam. Natomiast ta propozycja byłoby może skłonieniem tych, żeby te osoby już właśnie powróciły. No właśnie, tam gdzie mają, gdzie mieszkają, gdzie prowadzą, więc wtedy. Czyli taka kwota, powiedzmy tutaj takie poniżej 22 miejsc, została w jakiś sposób tam ustalona, była konkurencyjna, czy po prostu tak mniej więcej statystycznie? Nie, to znaczy na przykładzie Dalerzec, tam jest generalnie sporo naszych podatników ma zarejestrowane środki transportu na przykład tam. Natomiast tam w tej gminie są właśnie takie stawki, 400 zł i 700 zł. Rozumiem, czyli konkurencyjnie. Z tego powodu taka propozycja zmiany tejże uchwały w tym punkcie dotyczącym autobusów. Przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem określenia wysokości stałych podatku i środków transportowych, tak jak mówił
7, nikt się nie trzymał, nikt nie jest przeciw. Pani jeszcze taka informacja o pozostałych podatkach, to może krótko. Nieruchomości. Jak ktoś sobie życzy, no to jest przedstawione. Tak, napisane jest dokładnie. To jest opisane, to nie ma. Ale ty chcesz. Na życzenie, tak? To była z biegunie podległości. Mm-hmm. Tak.
Kielce. No to udało się wygrać. No to jeden z naszych tutaj miał pecha, no Łukasz miał pecha, kontuzję z Lokomotywy. On prowadził, a byłem drugi. To znaczy, mnie zdziwiło, że on tam nigdzie nie był wymieniony w czołówce. Wystartował, biegłem za nim na kilkanaście sekund i na piątym kilometrze kontuzja, nie dawał rady biec dalej, zerwał mięsień dwugłowy laskwie, zrobił mu się kwiatą wielkości 24 mm, czyli taki dosyć poważna kontuzja. A my już pięknie. Co, wycofał się wtedy? No to znowu stanął na koniec przez to biec. Trafił do szpitala, to co, tam badania USG. Ale no, a to w sporcie bywa. Trzeba się z tym liczyć. Gdybyście przeczytali zanim przyjdzie. To ja wam przeczytam. Przewodniczący dla siebie. Nie, ja patrzę i dodaję. Patrzę na paragrafę. Jest po prostu... Każdy z tym może szybko poznać. Przeczytali, bo też będzie wiedział. Punkt po punkcie, spokojnie, to czytelne się staje. Na to początku... Nie będzie opinia geologa i ten właściwie będzie nic zrobić tak naprawdę. A czy
Czy Białogardze twierdzi tam? W którym miejscu to nie jest? Jak się na promik jedzie? Tak, na promik. Nie, to nie jest Bajdowa, to jest ulica peryferyjna. Peryferyjna to jest. Można zobaczyć, nie? No, jak by pan poszedł do pokoju, do studiów, to może sobie pan zobaczyć, gdzie pozwolenie jest położone. Tak się prościej będzie, nie? No tak, to. No i co, pan już kiedyś w każdym razie je wydobywał, czy? Nie, nie, po prostu to musimy chronić to złoże baretu. Poprzez to, żeby nie budować na przykład kamienic. No tylko to chodzi o to, bo złoże baretu kiedyś było pomiędzy Baretową a Nowowiejską. Tam jest na mapie, tam zresztą jest też pomnik przyrody. Nie wiem, czy kojarzycie tam państwo w Strawczynku, jest tak w polach lasek, tam jest coś takiego. No i tam jest fizycznie to złoże, no ale gdzieś pod ziemią ono się przesunęło. Wstało i poszło. Tak, poszło. Na pewno wyłożenie, także tutaj. No i musi być, będzie musiało być to znowu uchwalone przed łożeniem. No to jeszcze do tej połowy, tak? Głównie to jest. Tak, no nic innego tam nie wyszło. Żadnych nie będzie terenowanie odejmowanych ani dokładanych. To już odejmowane będą, bo to jest tam zjedzenie. No zobaczymy jeszcze, jak urbaniści do tego podejdą. Może nie będzie trzeba. No po prostu czekamy teraz na harmonogram z ich strony. Oni też, no wiem, że się zabrali za to, ale no też się konsultują właśnie z osobą, która jego się zajmowała. No może nie będzie trzeba tego odejmować tych terenów, ale... To oni nie opierają się na małach starostwa? Czy robią jakieś części? Urbaniści? Tak, tylko że wcześniej złoże baretu nie było w tym miejscu. Ono się przesunęło i no nie chcielibyśmy odejmować, bo wiadomo, jeżeli odejmiemy tereny budowlane, to możliwe, że gmina będzie musiała za nie zapłacić. I chcielibyśmy tego uniknąć. A to złoże baretu się przesunęło? Tak, złoże baretu się przesunęło. Tak, ale ile dziarek to dotyczy? Złoże baretu jest w Strawczynku, tam wiesz. A teraz jest... A jak wcześniej jest z mapą, z którego powiedzmy... Nie mówimy nazwisk. Bo pan na razie to słowo dobrze. Chciałabym mieć mapę. Działki do działki. No, dobrze, a poprzednie, że tak powiem, położenie też jest odzwierciedlone na jakiejś tam mapie, tak? Tak. Z jakiego okresu? Chciałbym wiedzieć. To znaczy to była, teraz były zmiany w 10-9 roku. I teraz, a ta druga mapa, która stwierdza, że się przesunęła, jest aktualna, tak? Tak. Czyli można również ustawić kierunek jakiś później na jakiś czas. Dobrze. Może się wydaje, że przesunęła. Dobrze się może pomyśleć. Generalnie jest to duża, że tak powiem, odległość? To nie robią urbaniści, tego tylko właśnie geolog. On wydaje tą opinię. A to podejrzewam, coś na zasadzie jakieś pomyłki, bo to się wydaje tak mało, pewnie to się aż tak przesunęło. Znaczy, nie mówię, że ta mapa jest wcześniejsza w zasadzie, nie dokładnie, ale coś. Podejrzewam, że to nie jest tak robione też co do centymetra czy do metra, ale to jest jakiś tam ogólnie. Na mapie to lepiej. To za parę lat to będzie w Kazach, nie? Zawsze należy to zrobić. Może wyjść? Ja widzę to góra, ale to robi. To jest ta to ucha. No to dobrze, to chyba tyle. Tak, już nie słyszymy o tym jeszcze, tak trzeba iść. Dziękuję wszystkim za wspólne wysiedlenie. Czekamy się jutro na sesji. Zapraszam.